Cześć, witajcie w drugiej części. Ja jestem Iza, to jest kanał Porachowany. Dzisiaj ładujemy koperty gotówką. W drugiej części zajmiemy się kosztami zmiennymi czy wydatkami nieregularnymi, jak kto woli. Nazwy są przeróżne. Czyli są to te koszty, które ponosimy co miesiąc na takie główne kategorie naszych wydatków. U mnie jest to jedzenie, paliwo, zdrowie, drogeria i tak dalej. Zaraz zresztą wszystko ładnie zobaczycie. Wypłaciłam sobie pieniążki z bankomatu z tego względu, że mamy już 10, a mój miesiąc zaczyna się 1, mój miesiąc budżetowy. Już poczyniłam jakieś wydatki, za które płaciłam kartą oraz pieniążkami z zeszłego miesiąca. Postanowiłam, że odejmę sobie te kwoty i uzupełnię koperty tylko tymi, co zostaną na resztę miesiąca. Postanowiłam też odjąć od budżetu jedzeniowego catering, który sobie zamówiłam na początku listopada na 10 dni. Zazwyczaj traktuję to osobno, ale postanowiłam w tym miesiącu zrobić to w ten sposób. Może uda nam się zachować te wydatki w takiej kwocie. A jeśli nie, to mam te pieniążki odłożone w kopercie bankowej i będę mogła zawsze po nie sięgnąć, ale będę się starała. To jest nasz segregator z kosztami zmiennymi. Mamy tutaj koperty budżetowe i tutaj mamy takie wkłady kategorii. Akurat mam podpisane koperty naklejkami, a z tyłu mamy statusy finansowe, na których zapisuję sobie, jakie wydatki już zrobiłam. A potem sobie co tydzień podliczam, ile na jaką kategorię wydaliśmy, no i analizuję, co mogłam zrobić lepiej, a co jest ok. Także na jedzenie tutaj zostało nam do włożenia 1272,15 zł. Ja już drobnych nie wkładam, trzymam je osobno w portfelu, żeby te koperty się nie niszczyły. Jeśli mówię o drobnych, tutaj mam na myśli monety. Czyli włożę sobie 1270 zł. I z tej koperty wyjmuję pieniążki, jeżeli mam w planach zrobić zakupy żywnościowe, że tak powiem, spożywcze. Staram się robić plany posiłków i do tego dostosowuję zakupy. Bardzo chciałabym się nauczyć robić zakupy raz w tygodniu i na razie mi to jeszcze nie wychodzi, bo zawsze mi czegoś brakuje albo ktoś z członków rodziny ma jakieś, że tak powiem, ochoty i no jest mi na razie ciężko, ale będę się starała. Tutaj tak, paliwo było zaplanowane 700 zł, ale było już 2 tankowania. Także zostaje 200 do włożenia i to musi nam wystarczyć do końca miesiąca. Teraz mam pełen zbiornik, więc myślę, że będzie ok. Na paliwo no aż tak dużo nie wydajemy, chociaż myślę, że trochę. Zależy też od tego, mamy dwa samochody, i którymi jeździ mój mąż, także jest to różnie. Na zdrowie zaplanowaliśmy 200 zł, tutaj jeszcze żadnych wydatków nie było, więc wkładam 200. Pukać. Drogeria, tutaj już trochę rzeczy kupiłam, wydałam 130 zł, bo już mam pierwszy dzień podliczony, ale takie podsumowanie będę też wrzucała osobny filmik, jak to u mnie wygląda. Czyli wkładam 70 zł, już drobne się wkładam, zostawiam je w portfelu. W zasadzie nie w portfelu, tylko każdy drobny odkładam sobie na taki talerzyk. Zaraz Wam go pokażę. I potem wrzucam sobie te drobne do moich wyzwań oszczędnościowych. Dobrze, tu mamy 70. Mania. Mania to mój kotek. Wydane było niecałe 50 zł, czyli wkładamy 150, bo zaplanowałam 200, jak co miesiąc. To jest taka kwota, która starcza mi na karmę, na żwirek. Mój kot jest niestety wybredny, nie lubi wszystkiego. No ale pewnie to moja wina. Moda. Kupiłam już kurtkę.
Zapłaciłam 130 zł, zaplanowałam 300, więc składamy 170. Także fajnie, bo mam z głowy kurtkę dla Zosi na zimę. Była super promocja, także też mega, mega się cieszę. Chociaż też dużo rzeczy sprzedaję na Vinted, nie powiem, tylko te pieniądze wtedy odkładam, nie przeznaczam je na ciuchy. Dlatego planuję je potem w budżecie, jeśli mam w planach jakieś wydatki. Prezenty. W tym miesiącu nie planuję żadnych prezentów kupować. Jeżeli się zdarzy jakiś nieplanowany wydatek w tej kategorii, to będziemy się posiłkować kopertą nieplanowaną. Rozrywka. W tym miesiącu bardzo dużo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 600 zł. Ale mamy fajne okazje, więc stwierdziliśmy, że sobie poszalejemy. W zeszłym miesiącu nie byliśmy nigdzie. Dobrze. No i tak jak mówiłam, nieplanowane tutaj co miesiąc składam 200 zł. Też jeszcze żadnych wydatków nie było, całe szczęście. I mam jeszcze do rozdysponowania 200 zł zaplanowane na wymianę opon i to włożę już mojemu mężowi do jego koperty, bo on będzie się tym zajmował. Więc sobie tutaj będzie siedzieć. Tutaj mam jeszcze taką kopertę PKO i Santander. To są moje dwie koperty bankowe i jeżeli przydarzy mi się taka sytuacja, że na przykład nie mam przy sobie gotówki, ja muszę za coś zapłacić, płacę kartą, na koncie zawsze mam tam jakiś bufor mały zostawiony i wtedy z konkretnej kategorii wyjmuję sobie gotówkę, przykładam do tej koperty, żeby wszystko się zgadzało. Na koniec miesiąca podliczam, ile tutaj jest. I o tą kwotę po prostu zmniejszam wypłatę gotówki na następny miesiąc. Także ja jestem już całkowicie gotowa na ten miesiąc budżetowy. W zasadzie no już 2/3 tylko zostały, ale lepiej późno niż wcale. Koszty roczne mamy uzupełnione. I tutaj mam już przygotowany mój planer do podsumowania tygodni. Pierwszy trwał do 8, także dzisiaj będę robić to podsumowanie. I prawdopodobnie też jakiś filmik Wam na ten temat nagram. Tutaj będę podsumowywać każdą kategorię naszych wydatków przez 4 tygodnie, a potem obliczę sobie, ile wydaliśmy na tym miesiącu. Pokażę Wam, jak to wygląda na przykład, no, na przykładzie października. O. A tutaj nawet nie dodałam sobie, ale dodałam chyba cały miesiąc. To może wrzesień jest podsumowany. Tak, tutaj mamy cały miesiąc podsumowany i wszystkie kategorie też podsumowane. I jeszcze sobie robię taką analizę potem. Jeżeli na czerwono, to znaczy, że się nie zmieściłam, bo musiałam wydać na przykład na inne kategorie, w których też się nie zmieściłam. No ale wiadomo, jest naprawdę różnie. Tutaj widać na przykładzie zdrowia i właśnie dlatego się zastanawiam, czy nie zrobić sobie takiej osobnej koperty jako koszt taki roczny, żeby sobie co miesiąc wkładać, ponieważ miałam problem ze skórą, zdarzyły mi się chyba 3 wizyty u dermatologa plus wszystkie leki, wiadomo, pełnopłatnie. Bardzo dużo wydałam wtedy na tą kategorię, musiałam się posiłkować kategorią jedzenia. Dobrze, że w ogóle było czym. Także zastanawiam się nad takim funduszem właśnie celowym na zdrowie, ale to może wdrożę sobie od przyszłego roku, zobaczę. Muszę to po prostu dobrze przemyśleć. Także to by było na tyle. Bardzo serdecznie zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało, że zaczerpniecie trochę motywacji do ogarniania też swoich finansów. Naprawdę uważam, że warto. No i są z tego na pewno duże korzyści, co będziecie mogli oglądać w moich następnych filmach. Wszystko będę Wam pokazywać. Także życzę Wam miłego dzionka, buziaczki, pa, pa.